Cześć kochani, tutaj Mami. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie projekt Denko tematyczny, bo będzie tylko i wyłącznie koloróweczka. Dawno już tego nie było, więc cieszę się, że wracamy do tematycznych. Przepraszam, że widzimy się na samym końcu miesiąca, a nie na początku, ale jakby ułatwi mi to życie, bo weekend mam stosunkowo zajęty. Dzisiaj zdecydowanie pokażę Wam też produkty, które mi się sprawdzają ze względu na formułę, bądź też całkowicie nie sprawdzają. Pokażę Wam produkty, które prześmignęły w ostatnim sprzątaniu toaletki. Mówiłam, że zobaczycie je w Denku, więc tak będzie. I pokażę Wam produkt, do którego wróciłam z podkulonym ogonem i tutaj też nawiązuję od razu do pytania do filmu na dziś. Czy mieliście produkt bądź markę, do którego wróciliście z podkulonym ogonem, bo szukaliście innej alternatywy z różnych względów, a jednak okazało się, że ten jeden jest najlepszy już dla takiego swojego spokoju. Wróciliście właśnie do tego produktu. Ja dziś opowiem Wam o moim. No to co kochani, lecimy. Dzięki za to, że jesteście, że oglądacie. Już nie przedłużam. Pierwszy produkt to zdecydowanie coś, co widzieliście w ostatnim projekcie sprzątania toaletki, nazwijmy to tak. Jest to Bielenda 3 w 1 magiczna woda, która występowała na pewno w tym odcieniu, takim pięknym, powiedzmy baby doll różowym. Kamera teraz nawet tego nie uchwyci, dlatego że to jest tak opalizujące, tak perłowe, że po prostu odbija światło. Była też w kolorze złotym i tamtą wyrzuciłam już dawno, dostałam ją od koleżanki, ale po prostu mi się nie sprawdzała, bo drobiny były takie aż zbyt mocne. Natomiast ta różowa dość długo stała w mojej toaletce. Był to produkt, który wmawiałam sobie, że będę używać. Był też czas, kiedy po prostu go używałam, ale już zdecydowanie nie idę w tym kierunku. Jeżeli chodzi o spryskiwacz Bielendę, to tutaj było dobrze. Mgiełka była mgiełką, była taka delikatna, lekka, natomiast miała być zużyta do lutego 2022 roku. Mamy 2023, a widzicie, na jakim etapie ja byłam. Jeżeli chodzi o używanie takich mgiełek, ja jedyne mgiełki, jakie aktualnie toleruję, to zdecydowanie mgiełki utrwalające, scalające makijaż i tak dalej. Już nie idę w kierunku drobin, dlatego że ta, muszę Wam szczerze powiedzieć, sprawdzała się. Fajnie rozświetlała, ładnie scalała ten makijaż, więc jakby wszystko było ok. Natomiast po prostu na co dzień nie lubiłam aż takiego glow. Nie będę też trzymać na zasadzie kiedyś się przyda, no bo to też jest bez sensu. Jako produkt generalnie polecam, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy. Nie wiem, czy on jest dostępny w drogeriach, dlatego że ja już go nie widuję. Natomiast jako produkt był naprawdę bardzo fajny, nic nie mogę powiedzieć, ale tak, no dla mnie już zdecydowanie nie. Nie mogę natomiast powiedzieć, że to były pieniądze wyrzucone w błoto, bo był to bardzo, bardzo, bardzo wydajny produkt, więc wiem, że jak miałam na niego fazę, że tak powiem, to używałam go bardzo często. Później po prostu odpuściłam i jeżeli chodzi o te dwa, złoty i różowy, to złoty nijak nie umywa się do różowego, bo w złotym te krople były takie bardzo, aż wiecie, oczorzutne, rzucały się na tą twarz, przylepiały się, taki dosłownie brokat, tutaj wszystko ładnie się scalało. Następny produkt to korektor, który ze względów higienicznych zostaje wyrzucony. Był to gratis do zakupu palety, natomiast tutaj macie nazwę, bo ja nigdy nie pamiętam, bardzo mało go używałam. Dopadł go ten pech, że nosiłam go w torebce i w tej torebce on się cały czas otwierał. On był non-stop otwarty, wiecie, spadał na dno tej torebki, zbierał wszystkie tam przeróżne rzeczy. To też jest trochę wina opakowania, dlatego że normalnie nie byłoby tego problemu. Normalnie korektory, mimo iż zawsze jakiś mam w torebce, po prostu się nie otwierają. Ten otwierał się non-stop. Jeżeli chodzi o gratis do zakupu palety, dla mnie był niesprawdzający się pod tym kątem, że to było tylko samo rozświetlenie, tak jak tutaj widzicie, które nie utrzymywało się cały dzień, które zdecydowanie schodziło, które dawało efekt po prostu rozświetlającego podkładu na twarzy, a jednak od korektora oczekiwałabym albo większego rozświetlenia, albo większej trwałości, żeby faktycznie była ta różnica pomiędzy korektorem a podkładem. Tutaj tego nie było, on chyba w cenie regularnej kosztuje 38 zł i w życiu bym się na taki korektor za 38 zł po prostu nie zdecydowała, więc
Nie polecam w tym wypadku, zdecydowanie nie. Kolejny produkt to produkt, który już praktycznie przedostatni raz Wam pokazuję, dlatego że mam jeszcze tylko jeden egzemplarz w toaletce i tutaj będzie zmiana o 180 stopni. Pokazuję Wam dzisiaj Lovely, jest to Full Precision Brown Pale Seal, czyli ta kredka bardzo, bardzo precyzyjna. I teraz tak, chwaliłam ją zawsze, mówiłam, że jest właśnie precyzyjna, że daje piękny kolor, że jest naturalna, że ma fajny ten tutaj grzybyczek, że wszystko jest w porządku, że cena regularna około 20 zł, w promocji około 11, więc wszystko na plus, piękny odcień dla blondynek, występowały też ciemniejsze, dalej będę mówić o samych pozytywach. Był też bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o wyrysowywanie początku brwi, generalnie nie trzeba było strugać, sama wygoda. Teraz pierwszy minus. Ja, zastanawiając się nad tym, bardzo często go Wam pokazywałam, czyli on wydajny nie jest, starczał, nie wiem, na miesiąc używania, bo ja tutaj nie mam tej brwi, więc naprawdę używam tego generalnie dużo, żeby tutaj wszystko zapełnić, żeby to tutaj widać, że gdzieś tam po całym dniu, bo noszę ten makijaż już grubo ponad 10 godzin, coś tam jest nie tak. W każdym razie, dlaczego jest zmiana o 180 stopni? Dlatego, że gdzieś tam absolutnie, nie zrozumcie mnie źle, nie mówię, że jestem ekologiczna, ale w prostych rzeczach chciałabym zwracać uwagę na to, żeby kupować więcej kosmetyków w szkle, żeby podkłady kupować już teraz tylko w szkle. No i właśnie prostą rzeczą, prostą zmianą jest to, że będę kupować kredki, które się struga. Po prostu zużywam do samego końca i już tego nie ma, nie chcę już używać tych plastikowych wszystkich kredek. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, ja całym sercem dalej polecam tą kredkę. I tak jest tańsza niż jakieś rimele i tak dalej przy tej wydajności, bo mimo że kupujecie częściej, no bo taka jest prawda, to i tak jest śmiesznie tania. Natomiast jeżeli chodzi o moją preferencję teraz, zdecydowanie skłaniam się do kredek, do strugania i muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona. Mam z Rimmela, mam z Miss Sporty, mam... dwie z Miss Sporty, tak, więc generalnie będę szła w tym kierunku, pomady też są w większości szkle, a wykręcane plastikowe kredki zostawiam komuś innemu, może Wam się będą sprawdzać, ja w tym momencie rezygnuję. Jeżeli chodzi o bycie wiernym swoim postanowieniom i całkowicie niewiernym i całkowicie rzućmy to, po prostu wychodzę stąd, no to rzućmy to, po prostu wychodzę stąd, 2 lata temu powiedziałam, że nic więcej nie kupię już z L'Oreala. Wytrzymałam 2 lata. Wróciłam zdecydowanie, o czym za niedługo się dowiecie, z podkulonym ogonem po testach wielu tuszy do rzęs i znudzeniu się czerwonym czy tam fioletowym też Eveline'em. Wiedziałam, że po prostu efekt właśnie mocnych rzęs uzyskam u siebie tylko dzięki wyłącznie Feline, więc wróciłam do Feline. Po prostu inne tusze do rzęs, które Wam pokażę, pokazywałam, mnie nie zadowalały. Feline z L'Oreala, które teraz zobaczycie magię, nie ma takiej szczoteczki jak powinno mieć, prawda? Bo to jest szczoteczka dokładnie ze złotego tuszu L'Oreala, bo tą szczoteczkę z Feline tak uwielbiam, Volume Minion Lash z Feline, że przerzuciłam ją do złotego L'Oreala, no bo tusz jest ten sam jak dla mnie, tylko różni się szczoteczką, więc tutaj po prostu szczoteczka z zielonego tuszu jest aktualnie w złotym, zaraz Wam powiem dlaczego, ale Feline uwielbiam za to, że daje efekt pięknie podkręconych, wydłużonych, z objętością rzęs. Tutaj naprawdę można nałożyć dużo, a one dalej nie będą zlepione, dalej będą świetnie wyczesane. Za co też uwielbiam Feline, że to jest może nie już jak kiedyś 3 miesiące używania, ale spokojnie 2 miesiące używania. Ja też szczerze Wam powiem, często przedłużam trwałość tuszu wkładaniem go do wrzącej wody, do ciepłej wody i po prostu on wtedy, wiecie, zyskuje drugie życie, ale tutaj w wypadku tego tuszu praktycznie jestem w stanie zużyć całość, po prostu czuję, że tam jest sucho, nie dlatego, że jest sucho, lecz dlatego, że po prostu tusz się już kończył. A dlaczego wróciłam z podkulonym ogonem i pokazuję Wam też złoty? Dlatego, że ten złoty z tą wymienną końcóweczką był na promocji w Hebe. Była promocja na tusze do rzęs 1+1, więc kupiłam 2 złote, bo one jeszcze oprócz tego były w promocji i dosłownie za 40 zł kupiłam 2 złote tusze z L'Oreala, więc stwierdziłam, że najpierw spróbuję tej oryginalnej szczoteczki, ale to jednak nie jest to samo. Wymieniłam, przekręciłam, wszystko jest ok. Wróciłam do L'Oreala. No co Wam mam powiedzieć? No pewnie będzie w ulubieńcach roku. Wiem, że wiele osób po prostu uwielbia ten tusz i ja tu się podpisuję rękami i nogami pod tym.
Kolejny produkt, jaki Wam pokażę, to szybka taka piłka, jak ja to zawsze mówię. Po prostu dostałam od mojej przyjaciółki silikonową gąbeczkę do nakładania podkładu i muszę Wam powiedzieć, że o ile bardzo długo to gdzieś tam siedziało w mojej toaletce, o tyle już ostatnio wyrzuciłam przy sprzątaniu, dlatego że po prostu już nie lubię, a raczej nigdy tak naprawdę nie lubiłam. W wypadku silikonowych u mnie sprawdzało się to tylko do przyklepania jakby pudru w twarz, natomiast były podkłady, które wolały tą gąbeczkę niż moją twarz. Tutaj nie będzie opcji zmoczenia tego czegoś. Nie zostawiam też, jeżeli chodzi o nakładanie, nie wiem, jakichś wzorów na lakiery do paznokci, dlatego że lakiery do paznokci też wolą być na gąbeczce niż na paznokciach w wypadku, wiecie, jakiegoś stemplowania czy coś takiego. Więc zdecydowanie u mnie ten patent, ten sposób na nakładanie się nie sprawdza i wydaje mi się, że silikonowe gąbeczki to był taki eksperyment, który po prostu się na rynku zbytnio nie sprawdził. Następny produkt, jeżeli chodzi o dzisiejsze niesprawdzanie, no to taką też szybką piłką będzie rimmel. Jest to produkt, już Wam teraz powiem, czy jeszcze to zobaczę, no taka powiedzmy pomada do brwi w kredce, coś bardzo takiego zdawałoby się fajnego. Tutaj nie da się precyzyjnie nakładać. Jest to bardzo woskowy, taki pomadowy właśnie produkt, ale tu nie ma tej precyzji, więc jeżeli chcielibyście wyrysowywać, może pojawić się pewien problem. I teraz tak, dlaczego ten produkt u mnie się nie sprawdza i no nie powiem, że jest to bubel, ale raczej nie będę już testować z innych firm, dlatego że to jest produkt, który bardzo szybko wysycha. Co więcej, on wysycha całkowicie, to znaczy nawet jak go strugałam, to już po prostu, no to nijak nie dawało koloru, nawet teraz bym Wam nie była w stanie pokazać koloru, bo to się nic z niej nie dzieje, a jak myślę, że jakbym bardzo mocno za to pociągnęła, to wyciągnęłabym, o widzicie, zdecydowanie wyciągnęłabym całość i to jest dosłownie puściusieńkie w środku, jakby, bo tak zastyga, nic tu nie ma praktycznie na moich palcach, a dotykam już przecież tej właściwej mocnej końcówki, to był o, widzicie, taki kolorek, dość intensywny. No teraz z drugiej strony bym się mogła zastanawiać, że może obrócę, ale nie będę sobie wmawiać, po prostu nie będę już tego trzymać. Jest to produkt dla mnie niepraktyczny przez to, że właśnie bardzo szybko zastygał, a widzicie, musiałabym dostrugać dosłownie do samego końca, żeby ten produkt móc używać nadal, więc zdecydowanie nie polecam. Cena regularna to jest ponad 20 zł, właśnie znajdziecie ją w szafie Rimmela, o ile tam jeszcze jest dostępna, bo ja swoją kupowałam jakiś rok temu, dosłownie tak przeleżała, nie używałam. Jeżeli chodzi właśnie o, nie wiem, poprawienie swoich brwi, jeżeli są gęste i ładne, no to pewnie zostaje kolor, który ładnie się utrzymuje, ale nie będziecie mieć precyzji, nie będziecie mieć takiego fajnego wyrysowania, nie będziecie mieć też takiego zastygającego efektu, czyli że jak gdzieś się tam przetrzecie w ciągu dnia, to był produkt, który trochę się przesuwał, więc ta ni to pomada, ni to kredka u mnie zdecydowanie się nie sprawdzała, no i wyrzuca. Muszę Wam powiedzieć, że większość tych produktów leżała u mnie w toaletce, więc dzisiaj objętościowo troszkę pójdzie. Następny produkt to coś, co pokażę Wam jakby nowe, bo już kupiłam ponownie. Nie wiem, gdzie jest to stare, możliwe, że w ferworze wyrzucania po prostu wyrzuciłam na szybkości. I jest to Eveline Oh My Lips Lips Maximizer Chili. Pokazuję Wam nowy, dlatego że właśnie poprzedni miałam ponad rok i nie dość, że to już nie szczypało, że to już nie powiększało, to bardzo cenna rzecz odnośnie Eveline, ja to akurat u nich lubię, po prostu zaczął śmierdzieć. Ten ładnie pachnie, no czymś pachnie i czuć, że jest to jakiś tam świeży, nowy zapach, natomiast tamten zdecydowanie już po prostu swądził, więc go wyrzuciłam. To jest ta wersja chili, oczywiście one są sprzedawane w kartonowych opakowaniach i za co ja lubię ten błyszczyk? Za to, że może właśnie nie tyle co tak strasznie powiększa, bo ten efekt widzę raczej tylko na początku, chociaż faktycznie muszę Wam powiedzieć, że go widzę. Za to zaś go uwielbiam, że nauczyłam się go nakładać rano. Jak podchodzę rano do toaletki, to nakładam właśnie jego w cienkiej warstwie i on te usta tak bardziej wypełnia, ożywia je. Są od razu rano takie bardziej nawilżone, bo on też nawilżenie daje i za to go właśnie uwielbiam, że już nie muszę rano, nie wiem, używać Carmexa czy wszelkich tych balsamów, które potem chciałabym zedrzeć, żeby nałożyć co innego. On mi się sprawdza nawet pod pomadki, więc właśnie jest to ożywienie, nawilżenie, rozświetlenie tej całości ust i tak dalej. Wszystko bardzo fajnie wygląda. Chodzi mi o rozświetlenie jako właśnie takie, wiecie, no wypełnienie, są żywsze.
po prostu, złego słowa użyłam, ale właśnie za to go chwalę, muszę na pewno wymieniać go częściej niż raz na rok, tam jeszcze sobie mówiłam, że jeszcze jest, ale już nie było tego nawilżenia, już po prostu swądził i jeżeli chodzi o produkty do ust, to zdecydowanie to jest mój motyw przewodni i za niedługo przy oczyszczaniu toaletki to zobaczycie, że jak jest stare, a jednak to są produkty, które, no nie oszukujmy się, gdzie się tam połyka, tak? Jemy, pijemy i tak dalej, to po prostu nie będę ryzykować, wyrzucam, chociaż nic by się teoretycznie nie działo, no to po prostu wyrzucam. Kupiłam nowy i dalej korzystam. Swoją drogą chciałam wypróbować inny, a nieświadomie do domu przyniosłam znowu chili. No, brawo ja. Jeżeli chodzi o kolejne dwa produkty, to teraz Wam je pokażę, bo pokazywałam Wam je lata temu chyba w ulubieńcach. Pokazywałam je w sprzątaniu toaletki, a teraz pokażę jako taką pożegnalną podsumę. Mamy tutaj Vibo Home Drops, które jest w szkle, gdyby to dla kogoś było istotne, i Lovely, które jest w plastiku. Jeżeli chodzi o te dwa rozświetlacze, Vibo Home Drops mam w odcieniu 2, czyli ten bardziej taki ciepły złoty, i mam Lovely Make Me Highlight w odcieniu 01, czyli bardziej chłodny. I to są dwa produkty, których ja zdecydowanie bym broniła. Nie broniłam ich przy sprzątaniu toaletki, dlatego że po prostu, no uczciwie Wam powiedziałam, że już nie chcę się aż tak eksperymentować z makijażem i myślę, że to jest coś, co dotyka wiele z nas, po prostu nie chce nam się eksperymentować z makijażem, nie mamy na to czasu, nie mamy czasu na eksperymenty i tak dalej. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że ja te produkty dalej chwalę, dalej uważam, że dwa są genialne. U mnie lepiej, łatwiejsze w nakładaniu było Lovely, ale wolałam efekt tego złota, który dawało Vibo, zdecydowanie. Natomiast ten chłodny momentami już był dla mnie zbyt chłodny. Jeżeli chodzi o użytkowanie, to nawet mimo upływu lat dalej pamiętam, że Lovely lepiej mi się nakładało, był mniej taki jakby zbierający ten makijaż. Z Vibo nie zawsze było to tak precyzyjne, nie zawsze mi to wszystko tak świetnie szło. Jeżeli ktoś lubi takie produkty, czy też nie wiem, nakładać do podkładu, żeby to mieszać i tak dalej, to uważam, że te dwa są zdecydowanie wystarczające, że są świetne. Co więcej, jeden i drugi mają gamę kolorystyczną, chłodną i ciepłą, więc możecie sobie sprawdzić. Na promocji do dorwania za około, tam nie wiem, 15-20 zł, więc dalej świetne produkty, dalej bardzo wydajne. Natomiast no bądźmy szczerzy, Vibo to 6 miesięcy od otwarcia, a Lovely to też 6 miesięcy od otwarcia, więc już są zdecydowanie stare, już zdecydowanie nie będę ich używać. Jeżeli chodzi o testowanie ich dosłownie wszędzie, to wiem, że kiedyś testowałam je na powieki i to akurat mi się nie sprawdziło. Chwalę produkty, ale jako takie ostatnie pożegnanie przechodzimy dalej. Produkt, który, no co Wam powiem, będę z Wami szczera. Miałam bardzo zły miesiąc, jakieś 2 miesiące temu, i wyrzucałam też bardzo dużo kosmetyków, więc stwierdziłam, że okej, lecimy po bandzie. I zobaczyłam kolekcję Essence i Catrice, bo akurat te współprace mi się podobają, z Disney. I teraz Wam powiem, że wyrzucałam błyszczyki, więc kupiłam nowy błyszczyk, którego Wy jeszcze nie widzieliście, i kupiłam nowy róż, bo po prostu zgłupiałam i puściły mi wszelkie blokady i stwierdziłam, że okej, kup sobie nowy róż, więc kupiłam też nowy róż. I wtedy też kupiłam nowy tusz do rzęs. Kupiłam Essence, Like a Boss, Waterproof Mascara z serii Lion King. I teraz tak, o ile lubię zwykłe Essence tusze do rzęs, pamiętam, że niektóre mi się sprawdzały i może kiedyś wrócę, o tyle ten Essence śmierdzi mi zwykłą szczoteczką Catrice. Ja tego nie sprawdzałam, wiecie, stacjonarnie, bo ja zamawiam online, jak wiecie, nie chodzę po sklepach raczej. Zapach jest taki mocnawy, ale dalej w porządku. Szczoteczka też jest całkiem w porządku. Jak widzicie, jest to zwykła, tradycyjna szczoteczka, do której zdecydowanie można by się było troszkę przyczepić, że nabiera zbyt dużo tuszu, ale to nie było tutaj problemem. O dziwo, na oku on dawał bardzo delikatne wrażenie i uznajmy to, zakup tego tuszu nie był dla mnie zbyt dobrą decyzją, bo ciężko mi się go zmywało, to jest akurat moja wina, dlatego że widziałam, że jest wodoodporny, ale stwierdziłam, że dobra. Ale ja bardzo nie lubię pocierać rzęs, więc nie wiem, co mnie tknęło, żeby kupić rzęs, tusz do rzęs wodoodporny. I jeszcze ważniejsza sprawa, on u mnie nie dawał efektu. Ja mam krótkie tak naprawdę rzęsy, nie mające objętości, takie wiecie, ledwo co. I on u mnie objętości nie budował, budował u mnie może delikatne wydłużenie, ale jeżeli chciałam nakładać więcej, w wypadku tego tuszu bardzo szybko się gdzieś tam kulczył, nie odbijał się faktycznie podczas nakładania.
badania ani, wiecie, pod spodem, ani po całym dniu gdzieś tam pod brwiami. Nie miałam tego problemu, a mam do tego tendencję, ale po prostu u mnie ten tusz do rzęs się nie sprawdzał. Póki jest świeży, bo ja bardzo szybko wtedy po prostu puściły mi balaski i zdecydowałam się na Felin. Póki jest świeży, oddaję go mojej mamie, może jej podpasuje. U mnie niestety, no nie jest to bubel, ale po prostu nie zgadzam się z tym, że daje objętość, nie zgadzam się z tym, że przepięknie wygląda i dodaje takiego, wiecie, sztucznego efektu, ale też producent się tak nie reklamuje, więc bądźmy uczciwi, nie będę oczekiwać czegoś, jeżeli tego nie ma. Opakowanie fajne, z drugiej strony sentyment zdecydowanie tutaj robi swoje. Kolejny już produkt to produkt, który wyrzucam i który pokazywałam Wam chyba jakiś czas temu, że powinnam wyrzucić, ale jeszcze tak przechowam, bo kupię nowy. No i mamy to, proszę Państwa, po jakichś 8 latach wreszcie kupiłam Golden Rose Extreme Liquid Liner w odcieniu 103. Tak wygląda nowe opakowanie, tak wygląda opakowanie stare. Nie muszę Wam chyba mówić, które jest nowe, a które jest stare, bo to zdecydowanie widać. Na przestrzeni lat uważam, że to był najlepszy liner, jaki mi się trafił. Jeżeli chodzi o linery w moim wypadku, ten był używany naprawdę, wierzcie mi, bardzo, 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 bardzo często, a się po prostu nie zużył. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się, to dosłownie po 8 latach, chory czas, ale po jakichś 8 latach używania, ten po całym dniu już nie trzymał się tak świetnie. Ten wytrzymuje po prostu, dopóki go nie zmyjecie. Nakłada się bardzo ładnie, nakłada się precyzyjnie. To też jest taki kolor, który rozświetla. To jest produkt, który robi moim zdaniem cały makijaż, bo macie coś na oku, a dosłownie efekt uzyskujecie w sekundę. Jeżeli chodzi o używanie, to muszę jeszcze raz podkreślić, że jestem kompletną nogą, jeżeli chodzi o nakładanie jakiegokolwiek linera. Czarne linery u mnie w ogóle nie wchodzą w rachubę, brązowe i tak dalej, na moim oku to wygląda źle i od wielu lat jestem wierna temu. Cieszę się, że wreszcie kupiłam nowy. Po prostu zdecydowałam się pod wpływem impulsu trochę, bo już wiedziałam, że to nie jest stare, robiłam zakupy na Allegro w jakimś sklepie i żeby mieć smarta, sprawdziłam, czy mają coś z Golden Rose, mieli ten właśnie produkt. Ja go teraz kupiłam chyba za 16 zł, więc jak po 8 latach, to jest żadna cena za tą jakość produktu. Te z Rimmela po pewnym czasie mimo wszystko wysychają, zastygają i tak dalej, a ten wiem, że przez następne obydwa lata będzie precyzyjny i świetny, a mówię oby, bo pewnie będę używać go już po terminie. Produkt, który dziś mnie zdecydowanie zawiódł, może nie dziś, ale bardzo szybko mimo wszystko się wykończył w opakowaniu. Nie dawał tego efektu jak Eveline zawsze, że zawsze idziesz po tusz Eveline'a i coś tam masz. Ja nie lubię celebrytki, on stoi chyba na półce z celebrytką, więc może to o czymś świadczy. Jest to tusz pogrubiająco podkręcający, to jest Variet Lash Show Let's Twist. Przeczytałam, mamy to i ma być trochę podkręcający. No powiedzcie, że on ma coś wspólnego troszkę z Feliny, no bo ma. Natomiast nie było tego podkręcenia. On nie mógł tych rzęs, wiecie, tak sam unieść, tylko podczas pracy z czoteczką. Jeżeli chodzi o efekt, ja pamiętam, że tutaj miałam ten problem, że tu było więcej objętości, więcej wydłużenia, praktycznie nic objętości. Jeżeli chodzi o sklejanie, on lubił sklejać te rzęsy. To nie jest taka idealnie precyzyjna szczoteczka, więc jeżeli chodzi o Wasze polecenie, to chyba pierwszy raz mi się produkt nie sprawdził, ale nic nie mam do nikogo. Ja lubię właśnie sprawdzać Wasze polecenie odnośnie tuszy do rzęs i testować. Wiem, że jeden z Was poleca mi na przykład zawsze tuszę z Gosha. Miałam przyjemność 2 razy i to jednak nie jest mój klimat. Wiem, że jedna z Was też lubi właśnie te cienkie serie z Eveline. Ja jednak no nie jestem fanką cienkich opakowań z Eveline, jeżeli chodzi o tusze do rzęs, ale uwielbiam testować, uwielbiam sobie sprawdzać, co Wy tam polecacie. U mnie to jest bardzo łatwe, szczerze Wam powiem, dlatego że mam sekcję komentarzy na YouTubie i wpisuję sobie z Waszych polecajek, na przykład krem, czy tam tusz do rzęs i widzę wszystko, co mi polecałyście, więc za te polecenia bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jedna z Was mi nie polecała, powiem Wam, tej serii, tylko po prostu zwykły Variet, może tamten jest lepszy, na ten moment się nie zdecyduję. Ten był na promocji coś około 10 zł, więc żadna strasa, ale jednak. To już jest wszystko na dziś. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj zmontować ten film, że widzimy się w niedzielę i oczywiście w następną też mam nadzieję, że się zobaczymy. Cieszę się, że udało się zrobić dzisiaj taki właśnie
tematyczny film. Dajcie znać, czy mieliście te produkty, czy Wam się sprawdzają. No i oczywiście przypominam o pytaniu do filmu, do jakiego produktu, bądź też, tak jak w moim wypadku, marki, wróciliście z podkulonym ogonem, myśląc, że znajdziecie coś takiego, wiecie, dużo, dużo, dużo lepszego, a jednak wracacie. Ja wróciłam właśnie do Volume Million Lash Rosellin. No odbijemy to, no będę protestować w jakichś innych aspektach, czy w garnierach, czy w Maybelline i tak dalej. Natomiast no zdecydowanie po prostu musiałam wrócić, zwłaszcza przy tej promocji, przy tych cenach, bo ten też kupowałam chyba na promocji za 37 w Rossmanie, więc da się. Starcza na długo. Już nie przedłużam, widzimy się w kolejnym filmie. Życzę Wam zwolnienia tempa, zdecydowanie, żebyście znaleźli chwilę czasu dla siebie, chwilę wytchnienia i żebyśmy naprawdę, bo mam wrażenie, że to leci z miesiąca na miesiąc coraz szybciej, mieli czas na przystopowanie i rozejrzenie się, że tak powiem, w swoim życiu i znalezienie takiego naprawdę odpoczynku dla siebie i psychicznego, i fizycznego. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się, kochani. Dzięki za to, że jesteście. Pa, pa.